Panie Danielu, to co? Wie pan, że rampa już się robi. Że się buduje, tak? No. I termin jest taki, że za rok o tej porze powinniście się nam przeprowadzić. Tak, wie pan co? Nie dokładnie znam szczegóły. Jak to? To pana nie interesuje, że się, gdzie się przeprowadzicie? Kiedy? Ale no właśnie. No właśnie. Interesuje, tylko to się to zmieniało. I teraz chyba ostatnia informacja to jest, że 20 marca ma być, tak w umowie chyba jest, zakończenie pracy, ale. No to się zawsze może przedłużyć. Ale tak czy inaczej, jak pan wie, no przeprowadzka i pojęcie obiektu to nie jest prosta sprawa, to trzeba się przygotować. Tak. Po pierwsze chciałem ustalić, czy to rzeczywiście jest tak, że opuszczacie miejsce aktualne i wchodzicie, wszystko przeniesiecie do bramy, bo z tego co powiedziała, jak pan pewnie wie, pani Holc, do rampy, to wtedy to jest tak, że wtedy no po prostu to miejsce, gdzie teraz jest ta brama, opuszczacie. Czy tak rzeczywiście tak, będzie? Całkowicie? Prawda. Całkowicie. Mhm. No, to będzie poważne przebazowanie, nie? Poważne. I co? A o co pan pyta? Czy no, jak się przygotowujemy do tego? Ciekawe jestem właśnie, bo to jest rozgrzewka oczywiście, ale chodzi mi o tę całą logistykę. No, myślę, że tak wszystko... Po pierwsze, czy będzie co przeprowadzać, poza pańskim gabinetem, no, parę rzeczy fajnych jest takich osobistych, ale jeżeli chodzi o wyposażenie, to wszystko tam będzie, nie? Takie teatralne, to wszystko, co jest stroną technologiczną. Tak, no ale oczywiście to jest też tak, że przez 23 lata działalności Teatru Brama dorobiliśmy się majątku technicznego też, który zasili jakby jednak to miejsce. Także to jest jeden aspekt, że jest to operacja logistyczna, tak jak pan to powiedział, i przeprowadzka. No, żadna przeprowadzka nie jest łatwa. Nie jest łatwa, wiadomo. Ale to jest jakby jedna rzecz, o której jeszcze nie myślę, bo to jest sprawa techniczna. Ja bardziej się skupiam z zespołem na tym, jak to... jakby co nowa przestrzeń, co nowego uruchamia. No jasne, chyba... i o tym chcę z panem porozmawiać przecież, nie o przeprowadzce, ale przynajmniej zaspokoiłem ciekawość nie tylko moją, bo wszyscy lubią się przyglądać przeprowadzką, natomiast sami nie bardzo chcą w niej uczestniczyć, nie? Więc wszyscy będziemy widzieli, jak to robicie. Dla mnie to jest przeprowadzka idei pewnej kreowanie nowej idei w, no właśnie, w związku z miejscem. Panie Danielu, burmistrz oficjalnie powiedział nam tam z miesiąc temu, półtorej, że powierzył wam bez żadnych konkursów, bez niczego, nie, trudno nazwać jakoś inaczej, no powiedzmy, że będzie operowali rampą. No tak powiedzmy. Jak pan to rozumie? Czy pan wie więcej? Bo przyznam szczerze, że burmistrz tego dokładnie nie wytłumaczył. Raczej wskazał, że to pan wie. Dobrze. To jakby budynek jest własnością gminy. Właścicielem jest gmina Goleniów. I będzie w zarządzie GDK, z tego co tak, wiem. Zarządzającym tak? Będzie Dom Goleniowski Dom Kultury. Natomiast to jest ta sama analogiczna sytuacja, jak teraz dzisiaj mamy w amfiteatrze. I stowarzyszenie Teatr Brama będzie jakby prowadziło działalność, pracownię teatralną, którą przynosimy, plus dodatkowe działalności, na które pozwala większe miejsce w rampie. Całość czyli tego, co tam będzie, wymyślacie wy, czyli Stowarzyszenie Teatr Brama? Tak. Bo z tego, co pani Holc powiedziała, dyrektor Domu Kultury, scena muzyczna ma być w zarządzie bezpośrednim GDK. To znaczy tak, jak, ważne przyznam, jest... że, bo to widzę, że jakby to było takie dwoje w jednym. To ja spróbuję to uściślić, tak żeby to było zrozumiałe. Z punktu widzenia Stowarzyszenia Teatru Brama, które będzie operatorem tego miejsca, jakby zastanawialiśmy się nad tym, jaką funkcję ma to pełnić. I przede wszystkim, jaki to ma mieć charakter. I dla mnie priorytetem jest to, żeby to było miejsce kulturotwórcze. Znaczy bardziej kulturotwórcze niż rozrywkowe. Nie wiem, czy to jest jasne? Jasne, przynajmniej dla mnie. Zobaczymy, co i teraz czytelnicy tak, i widzowie. Mamy taki plan, który będziemy uruchamiać, zaraz panu powiem, dlaczego, poczekamy jeszcze na pewne decyzje. Ale to o tym za chwilkę. Natomiast planem jest coś takiego, ja to umownie tak nazywam. Nie chcę, żeby to było coś takiego, że to jest jakieś oficjalne ciało, ale to jest nieoficjalna w ogóle sytuacja. I tutaj z tej strony mogę powiedzieć, dziękuję za tę możliwość, że chciałbym zaprosić do tego, do udziału w tym tworze nowym,
wszystkich zainteresowanych i bardzo proszę się nie krępować i dawać mi jakikolwiek sygnał i jestem otwarty na współpracę, ale chcę coś takiego uruchomić, nieoficjalnie nazywając to radą kuratorską. To znaczy, zależy mi na tym, żeby wkrótce spotkać się z osobami, które są żywo zainteresowane tematem, które są zainteresowane w aktywny sposób uczestniczenia w... są zainteresowane, żeby aktywnie w tym uczestniczyć, w tej idei rampy, bo wolę to nazywać ideą. Czyli w wypracowywaniu. Tak, żeby wspólnie o tym porozmawiać, że możemy się spotkać. Każdy może powiedzieć też, ja oczywiście mam jakiś tam swój pomysł i chcę przedstawić jakby nie co się będzie dokładnie działo, tylko co to znaczy kulturotwórcza rola, co chcemy jakby osiągnąć długoplanowo i tak dalej, i tak dalej. Czy oprócz tych, którzy się zgłoszą, rozumiem, pan się zwróci też, ma pan pomysł na to, żeby zwrócić się do konkretnych osób, niezależnie od tego, oczywiście, czy się zgłoszą, że tak, czy tak, oczywiście, że tak. No już z kilkoma, to na razie to jest... No naturalne, że Dom Kultury też w to wchodzi, prawda? Chcę właśnie to zaznaczyć, że wspólnie z Dyrekcją Domu Kultury jest to konieczne. Nie chcę tak powiedzieć, że ktoś wymusza tą konieczność. Dla mnie to jest oczywiste, może to jest lepsze słowo. To jest finał oczywiste. Rozmowy z panią Holz był taki, że ona gotowa była nawet, żeby taką burzę mózgu jak najszybciej zrobić. Zrobiliście taką burzę mózgu? Jeśli chodzi o rampę? Tak. Tak, na razie to są takie burze mózgów, które bym nazwał luźnymi rozmowami. Natomiast jasne, ja chcę uruchomić jakieś konkretne spotkanie. Żeby to wszystko uporządkować, to tak. Rozumiem, że burmistrz dał panu wolną rękę, tak? Tak. Znaczy, mówiąc wprost, żeby to, bo to jest ważne. Panu czy rampie, czy bramie, stowarzyszeniu? Stowarzyszeniu, no jednak... No ale pan reprezentuje stowarzyszenie, tak? Tak, Ale co, tak powiedzieć, dał wolną rękę na to, żeby wypracował pierwszy sezon, czy całość działalności na te parę lat? Wie pan co, nikt mnie nie poprosił też, proszę przygotować jakiś taki dokument, albo co tam się będzie, program, co tam się będzie działo, to jest dla mnie naturalne, jeżeli pojawia się nowe miejsce, i nasza działalność się nie zamyka, tylko otwiera i się poszerza. Więc dla mnie naturalnym, żeby teraz spotkać się i wypracować program i charakter funkcjonowania tego miejsca. Więc to, czy ktokolwiek mnie prosił o to, czy nie, to ja zamierzam po prostu się coś takiego stworzyć. Jasne, no ale burmistrz w imieniu gminy umożliwia panu to. Tak. I czy to oznacza, że nic takiego jak dokument, który będzie mówił, że będziemy robić to, czy tamto i jak to będzie wyglądało, nie powstanie? Powstanie. Powstanie. Tylko najpierw jest ten cykl przygotowania, tak? Tak. Proszę pana. I teraz wrócę do tego wątku, o którym powiedziałem, że wspomnę później. To jest, czekamy jeszcze, bo no wie pan co, do końca to, bo to się, sprawa się wydłużała, tak? Nie tak dawno tak naprawdę zapadła decyzja, bo to mówimy o końcówce kwietnia, bo tak. że to będzie remontowane. My jako stowarzyszenie od grudnia tak naprawdę, ja już mogę powiedzieć, że od listopada, w związku z tym przygotowywaliśmy projekty, bo to jest też tak, jak ta rampa będzie finansowana. Więc ja mam taką zasadę, że jeżeli ja coś dostaję, to ja chcę być, jeżeli zaprasza mnie pan do stołu na wspólną uroczystość, to ja też chcę coś do tego... Albo się później zrewanżować. Zrewanżować. No i jakby naszym zrewanżowaniem się jest staranie się o zewnętrzne środki na finansowanie tego miejsca. I w grudniu złożyliśmy dwa wnioski do Komisji Europejskiej w programie Kreatywna Europa, bo już mamy doświadczenie po Caravan Next. I no jeden projekt złożyliśmy ponownie z duńskim partnerem. Tym razem jesteśmy głównym partnerem, też merytorycznym, który miał wpływ na to. Pisaliśmy ten wniosek, bo w grudniu byłem w Danii przez tydzień i komponowaliśmy ten wniosek. Spotkaliśmy się z nowymi partnerami. I to jest, tak pokrótce powiem, wniosek, który zakłada jak najszerszą kontynuację pracy z lokalną społecznością, to co zrobiliśmy w projekcie Caravan Next. Też stworzenie takiego laboratorium sztuk społecznych, miejskiego laboratorium sztuk społecznych, gdzie chcemy właśnie angażować się lokalną społeczność w działania kulturalne z artystami i wypracować to na poziomie. Na tej zasadzie, troszeczkę tak jakbym tutaj, jeżeli to zobrazowałoby, niech The Wall chociażby będzie tego przykładem, że i artyści znani
artyści profesjonalnie, ale też... Czy to jest to, co robicie, to jest po prostu normalna kontynuacja waszej pracy Stowarzyszenia Teatru Brawa, czy też to jest ekstra na rampę? Ekstra na rampę. Czyli oprócz tego, co normalnie i tak robilibyście, przenieść część z tego, to oczywiste, że przeniesiecie w nową, do nowej siedziby, ale oprócz tego ekstra na rampę, tak? Ekstra na rampę, bo to no, uruchomiłoby ogromny potencjał do, i wykorzystałoby te wszystkie pomieszczenia. Które... Jasne, ale proszę tak szczerze powiedzieć, czy chodzi o pieniądze, czy chodzi o tę ideę, bo jak wszystko kosztuje, prawda? Czy model finansowania przestrzeni i pomieszczeń będzie taki sam, jak teraz jest na zapleczu tam amfiteatru? No bo jeżeli to właścicielem będzie Dom Kultury, czyli gmina, no to wtedy co? Oni, media, wszystko, cała ta ponoszą koszty, czy też wybierzecie, albo musicie zdobyć środki na to? Nie, no to jest po stronie Goniewskiego Domu Kultury, czyli gminy. I na działalność merytoryczną dopiero potrzeba środków, tak? Tak. Mówiąc w skrócie, jak nie zdobędziecie tak jak teraz, no to ich nie ma po prostu. No to ich nie ma, to działamy w bardzo skromnym gronie, czyli ja jestem tak jak do tej pory na etacie w Domu Kultury. I działalność musicie mieć za pieniądze z zewnątrz, tak. Mówiąc w skrócie. I tak samo będzie w rampie. Tak, no ale musimy to poszerzyć, to znaczy, bo to jest jeden projekt. Ale mówię musimy, to znaczy, że pan czuje taką potrzebę, nie dlatego, że jest taki nakaz. Ja taką czuję potrzebę, więc na razie dlatego też rozstrzygnięcia tych konkursów, bo my napisaliśmy 3 takie projekty, to tak tylko 2 do Kreatywnej Europy i 1 do Interregu. I tu zakłada, oczywiście to są programy wieloletnie i one zakładają pracowników głównie artystycznych i też merytorycznych. Natomiast, co pozwoliłoby ustabilizować na parę lat działalność? Funkcjonowanie, tak, takie artystyczne. Natomiast samo miejsce do funkcjonowania, wstępnie tak wyliczyliśmy, potrzebuje 4 osób. To jest jakby zarządcy osób technicznych, bo teraz sobie proszę wyobrazić, że na przykład jak dziś jesteśmy na rampie, w amfiteatrze, no to my nie mamy technika na etacie. Na pewno, jeśli mamy kogoś technicznego, no to on działa w ramach stowarzyszenia, ze środków stowarzyszenia, ale to nie jest osoba ze środków publicznych, czyli na własne potrzeby mamy technika. Tylko teraz jeśli przychodzi ktoś z miasta i chcemy wspólnie coś zorganizować, no to my potrzebujemy na to technika. I albo to będzie technik, który będzie w Goniewskim Domu Kultury, albo to będzie technik, którego będziemy mogli pozyskać dzięki właśnie tym projektom, które piszemy. Także to się tak naprawdę niedługo wyjaśni. To jeszcze nie jest ustalone, czyli może być tak, że... To nie jest kwestia, czy jest nieustalone, tylko kwestia jest taka, że my napisaliśmy 3 duże projekty europejskie i czekamy na ich wyniki po prostu. Gdy ich nie będzie, to wtedy co? Powinien GDK zapewnić tę stałą obsługę? No tak, tak by było, natomiast ja nie zakładam, że tak nie będzie. Dlatego napisaliśmy nie 2, nie 1, tylko 3. Dlaczego nie zakłada? No to znaczy, rozumiem, bo to oczywiście trudno pisać projekty nie wierząc w sukces, ale to gdyby nie było projektu, to projekt Rampa się rozpada? Gdybyście nie dostali pieniędzy z żadnego z tych projektów? Nie rozpada się, tylko wtedy jakby inaczej podchodzimy do sprawy. Trudniej będzie, tak? No trudniej, inaczej bym to, ja bym to nie powiedział, że trudniej, tylko wtedy bardziej rampa jest zdeterminowana i uzależniona od kosztów gminy. Jasne. Proszę pana, czy teraz jest tak, że, czy wyobraża pan sobie taką sytuację, bo żeby te finanse zamknąć, że działacie, no powiedzmy suchy rok, nie wiem, coś się zdarzyło takiego, że musielibyście, i czy gmina jest przygotowana na to, żeby no 1 czy 2 lata finansować rampę? Działalność rampy. Żeby to nie było tak tylko, że po prostu jest jeden człowiek, gasi światło i zapala i to wszystko, albo impresaryjna działalność jest. Bo rozumiem, że idea jest taka, jeżeli wy macie to robić i pan personalnie ma jakoś za to odpowiadać, to znaczy, że wtedy to chcecie realizować własny projekt, jakiś autorski, a nie po to tylko, żeby być administratorem tego, prawda? Bo to może być Dom Kultury. Oczywiście, że tak. To czy w takim razie jest determinacja, żeby te pieniądze zewnętrzne były? Czy to jest determinacja pańska, czyli stowarzyszenia, czy też gminy? Z naszej strony jest taka determinacja. Ja też mam świadomość wkładu, chociażby w swoim etacie, wkładu środków publicznych w to i wiąże się z tym jakaś taka odpowiedzialność i jakby no też dotychczasowa działalność stowarzyszenia charakteryzuje mocna dywersyfikacja środków. No, pozwolę sobie tutaj jednak zaznaczyć to, że na finansowanie, które mamy z gminy, chociażby w moim etacie czy w budynku,
No, stowarzyszenie z zewnątrz mam na myśli ze środki ministerialne, środki Urzędu Marszałkowskiego, poza gminy, środki europejskie, tak? Ale też wypracowane na przykład spektaklami, to to jest pięciokrotnie albo większa kwota. Działalnością jakąś inną waszą. Tak, tak? Bo gramy spektakle, prowadzimy Panie warsztaty. Obrazowo, do złotówki gminnej ile mniej więcej? 5 złotych. No, czyli to, żeby dla wszystkich tych, którzy uważają, że zeszli na garnuszku gminy, to warto to powiedzieć. Tak, czyli na każdą złotówkę, którą dostajemy z gminy, my stowarzyszenie przynosi 5 zł. I duża część z tej nadwyżki, z tej górki, którą przynosicie, jest konsumowana przez tutaj lokalną społeczność, prawda? No tak, nie wszystko, ale większość. Chociażby to, że czasami nawet teraz jest tak, że jak ktoś przychodzi i chce zrealizować czy jakiś spektakl, czy wieczór, czy na warsztaty przyjść, no to różne są propozycje. To z ZAZ-u, to z... Nawet pani Maria Palica ze wspólnotą Światło ze swoim stowarzyszeniem, jak przychodzi, no to zawsze ktoś musi być tam, kto otworzy, obsłuży, włączy światło, włączy dźwięk, mikrofon, no różne są potrzeby, tak? Czy to będzie tak dla tych, którzy korzystają z dzisiejszej siedziby Teatru Brama, czy to będzie tak, że tylko się zmieni, że wszystko zostaje tak samo, tylko zmieni się obiekt, miejsce? Myślę, że nie, bo ja bym tak nie chciał. Też ja zaproponowałem też taką rzecz, że żeby było wszystko jasne i żeby tutaj mieć trochę szersze interesy dla miasta i dla rampy, padła taka propozycja osoby dawno temu związanej z Teatrem Brama, ponad 10 lat temu. Mówię tu o Maćku Ratajczyku, który ma chociażby znany jest z tego, że organizuje koncerty Serce Miasta. Maciej zatrudniony jest w Domu Kultury i z ramienia Domu Kultury będzie zarządzał. To trochę jest taka sytuacja, to tak sobie wyobrażam, nikt tego tak może oficjalnie nazywa, ale jest Dom Kultury i Dom Kultury ma filię. I filią będzie właśnie ta rampa. I jakby kierownikiem obiektu będzie właśnie Maciej Ratajczyk. I on został jakby poproszony o to, żeby łączył interesy Domu Kultury i Stowarzyszenia Teatr Brama. I teraz Stowarzyszenie Teatr Brama będzie jednym z elementów, które tam się będą znajdować. I myślę sobie tak, że Stowarzyszenie Teatr Brama, znaczy naszym zadaniem, ja się czuję odpowiedzialny za to, żeby będziemy wspierać to, żeby to miejsce mogło funkcjonować, będziemy naszą działalność teatralną i stowarzyszeniową i artystyczną prowadzić, także będziemy zapraszać do udziału inne stowarzyszenia, inne grupy, bo to nie tylko stowarzyszenia, ale grupy formalne, nieformalne. I ja tak czuję się... To jest trudne do jakiejś zweryfikowania, ale bym powiedział, żeby właśnie tworzyć bardziej miejsce kulturotwórcze niż miejsce rozrywkowe. Czy w takim razie kierownik Ratajczak będzie administrował tym obiektem, czy też będzie też miał wpływ na to, co tam się dzieje? Będzie miał wpływ na to, co się dzieje, będzie administrował, będzie zapraszał też innych do współpracy, będzie koordynował pracę chociażby sceny muzycznej i żeby ja, który działam w interesie Teatru Brama... Rozumiem, że tak, bo on nie jest kierownikiem z konkursu, jest raczej wynegocjowany, prawda? Razem, że się pewnie z panią Holc doszli i z nim do porozumienia, że... Tak, że to była moja propozycja, nie ukrywam, że to była moja propozycja, żebym ja nie był rozdarty pomiędzy interesem teatru, a interesem Domu Kultury albo innych. Czyli mówiąc w skrócie, on będzie reprezentował interesy gminy poprzez i Domu Dokładnie. Kultury. A czy on sam jest też, jak pan to wyobraża sobie, będzie też kierownikiem kreatywnym, czy też tylko takim, żeby właśnie, żeby móc pogodzić interesy, może niesprzeczne, ale niekiedy mogą być kolizje, prawda, na przykład jakieś, albo po to, żeby harmonii to działało. Wie pan co, to się okaże. Cenię Macieja za to, że jest niezależny i że... Po pierwsze jest z Goleniowa, wyjechał na studia do Krakowa, póki co mieszka w Szczecinie i tam prowadzi szeroką działalność. Ale już pracuje w GDK, tak? Jeśli mi dobrze wiadomo, to chyba wczoraj podpisał umowę z panią Olą Holc. Z założeniem, że za rok weźmie tę rampę we władanie, tak? Tak, no ale to jest praca już od teraz, bo to jest i z tego co wiem, to uczestniczy w radach budowy. No tak, bo ktoś musi to być. To są też, to jest, wie pan co, wiele naczyń połączonych. Na przykład jest projekt, gdzie
Stowarzyszenie Teatr Brama napisało projekt do Ministerstwa Kultury do programu Infrastruktura Kultury i pozyskaliśmy wyposażenie. Środki na wyposażenie, tak? To ministerstwo nadało 35 tysięcy złotych na to. Nie jest to może wiele, ale są to jakieś środki, które przeznaczamy na zakup podestów, które będą później elementem na rampie. Wasze podesty będą w innej rampie. Tak. No tak trzeba powiedzieć, bo też trzeba powiedzieć, że to jest tak, stowarzyszenie jest z punktu widzenia prawa prywatną działalnością i to jest takie partnerstwo publiczno-prawne, bo gmina jest samorządowa, a stowarzyszenie jest członku stowarzyszenia po prostu. Tak, no ja mam takie podejście do tego, że nieroszczeniowe, to znaczy jeśli pan mi daje pomieszczenie, no to ja się czuję zobowiązany do tego, żeby chociażby w krzesła tam wnieść. Jest jasne. I tu się akurat taka okazja nadarzyła. No, napisaliśmy projekt, dostaliśmy środki. I to jest coś, co zaoszczędzamy, na przykład koszty wyposażenia. Taka też sytuacja się pojawia przy projekcie. Tu akurat stowarzyszenie aplikowało. Tylko że stowarzyszenie też, to było w kwietniu, aplikowało do programu Interreg. Tak, żeby zobrazować sytuację polsko-niemieckiego funduszu. I tam zaaplikowaliśmy także elementy wyposażenia rampy. Takie bardziej typu podłoga baletowa, na przykład kotary, bardziej już takie bardziej specjalne. Tak, ale też na przykład kontenery, które będą, tak nazywaliśmy to mobilne kontenery kultury. To są takie kontenery, które będą miały pracownie, będą stały na terenie rampy, bardzo eleganckie, przyzwoite kontenery, które będzie można wsadzić na HDS-a na przykład i pojechać taki mały dom kultury zorganizować w Mostach. Na przykładzie jakiegoś tam święta, w jakiś weekend czy coś. I teraz celowo zrobiliśmy tak, że jako brama napisaliśmy ten projekt, ale nie jako brama składaliśmy ten projekt, tylko składaliśmy ten projekt jako Ogólnopolski Dom Kultury. Więc jak pan widzi te połączenia i to na przykład to jest taki nasz wkład, mam nadzieję, że ten projekt przejdzie. Rozmawiamy jeszcze na tym etapie, akurat dzisiaj mamy tam list, musimy jakieś poprawki, uzupełnienia jakieś do tej aplikacji złożyć, więc to jest dobry sygnał, że poprosili nas o uzupełnienie. Nie zostaliśmy odrzuceni z powodów formalnych, bo to jest projekt Kobyła. Ale to jest takie poczucie, żeby coś włożyć w to miejsce. I w harmonii z Domem Kultury, tak. I proszę, mam nadzieję w zaufaniu, także, że to jest uczciwe, transparentne i z korzyścią dla ogółu. Czy jest tak, że wy musicie być operatorem rampy ze względu na projekt, z którego funduszy jest realizowana w dużej części przebudowa? Chodzi o to, czy jesteście związani jako rampa na jakiś czas? Nie jako rampa, tylko jako Teatr Brama. W związku z projektem, który finansuje jej przebudowę rampy. To znaczy tak, jeśli chodzi o projekt RPO, bo to gmina pozyskała środki na rewitalizację rampy z regionalnego programu operacyjnego, tak. I tam we wniosku jest wpisane działalność stowarzyszenia Teatr Brama. Ja to zresztą opisywałem. Chodzi o to, bo wiem, że taki był plan, czyli mówiąc w skrócie, na parę lat, na sztywno, to nie jest tak, że gmina ma jakiś wybór. No nie, jeżeli się... Stowarzyszenie jest związane projektowo. Tak, jeżeli w projekcie jest wpisane stowarzyszenie Teatr Brama, jego działalność i to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że gmina przez 5 lat, mówię teraz o projekcie RPO, ma obowiązek utrzymać trwałość projektu. To znaczy przychodzą pieniądze z RPO. Właśnie, chodzi o te najbliższe 5 lat. Tak, no i jest taka zasada, że to już jak będą robić, tak. Dokładnie. Po 5 latach może być inny pomysł na to. Ja myślę sobie też tak, że ja nie jestem takim człowiekiem, który się związuje jakoś bardzo z miejscem, ja bardziej się związuję z ideą i z ludźmi, z którymi pracuję.
Myślę sobie tak, że za te 5 lat no może być taka sytuacja, że no mogą być różne scenariusze. Mogą być takie scenariusze, że pojawi się ktoś z ciekawszym pomysłem i na wykorzystanie tego miejsca. Może się pojawić taka sytuacja, to, że... Wejdę panu w słowo, bo to jest taki ciekawy moment, bo myśmy nieraz o tym rozmawiali i w czasie tej rozmowy, którą ostatnio raz przeprowadzaliśmy to od rampy tutaj, że i o to pytałem burmistrza, to znaczy powierzając wam, rozumiemy też, że kilka powodów się na to składa, także ten projektowy. No to właśnie jest tak, że nie szukamy innych. Ja pytałem burmistrza, na co by było, na przykład jak może jest ktoś, to mówi, mamy lepszy pomysł. Tak jak teraz pan powiedział, nie? Może nie lepszy, a inny. I z jakiegoś powodu mówimy, to spróbujmy tego innego projektu. To ja pana pytam, czy dla pana to nie jest tak, że to definiowanie tylko musimy ze Stowarzyszeniem Teatr Brama. To czy z jednej strony was nie ubezwłasnowalnia, a czy z drugiej strony gminy nie skazuje na was? Taka na 5 lat niekomfortowa sytuacja, że musimy ze sobą być. No, myślę, że miejsce przetrwa dużo więcej. Nie, zgoda, tylko chodzi mi o to, bo takie sztywne warunki trochę, że no sam pan mówi, 5 lat, nie, my jesteśmy związani i dla gminy to nie jest też tak, że jak wy odchodzicie, to ten projekt się chwieje wtedy. To znaczy tak, no... No wie pan co, różnie to może być, bo to jest też tak, że nie wiem, teatr funkcjonuje 23 lata, mam taką nadzieję, że jestem postrzegany jako osoba godna zaufania, że to nie jest tak, że mi się za rok to odwidzi, a z drugiej strony po 5 latach ja też mogę równie dobrze przyjść i powiedzieć, no ja nie mam na to... Nie, ja mówię, że to w obie strony się może zdarzyć. Oczywiście, że tak i to jest, ja myślę, że tutaj to jest okej, no może być też tak, że po 5 latach okaże się, że to jest tak dobrze działa i że uruchomiliśmy jeszcze więcej ciekawych inicjatyw, jesteśmy jeszcze bardziej postrzegani pozytywnie w Polsce, bo takie mam poczucie jednak, bo... Czy wierzy pan to, co pan proponuje? No? Tak, no jakby nie mam czegoś takiego, że a czy to ma sens, albo czy to jest wartościowe, bo takich sygnałów otrzymuję bardzo wiele. To znaczy, dla mnie to jednak jest funkcjonowanie w dwóch światach. To znaczy, to co się dzieje w Goleniowie i to co to miejsce tworzy dla Goleniowa, ale także to, jak jesteśmy postrzegani w Polsce, jakie dostaję propozycje chociażby z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak od różnych fundacji, wydawnictw, badaczy kultury, albo nie tak dawno, bo 2 tygodnie temu byłem na spotkaniu z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Mam przewidziane spotkanie z panią wiceminister Wandą Zwinogrodzką i jest naprawdę mam poczucie ogromnego zainteresowania. Pod koniec kwietnia była tutaj pani Ewa Zbroja, która jest ekspertem przy programach i różnych ministerialnych, zresztą była odwiedzić rampę. I ludzie postrzegają to jako... Dostałem też, że byłem na spotkaniu z panią dyrektor Instytutu Teatralnego w Warszawie, która poprosiła o tym, żeby tę ideę przesłać do Warszawy. Ideę na rampę. Tak, bo to jest postrzegane jako zjawisko na skalę kraju i chcą... Instytut Teatralny, który programuje pewnego rodzaju konferencje samorządowe, konferencje kultury i tak dalej, jest zainteresowany tym, żeby to pokazywać jako dobry przykład, w jaki sposób... Bo rozumiem, to jeszcze powstaje ten projekt na rampę. Tak, tak, no to, ale jest... Pamiętam, ja to wszystko rozumiem, tylko teraz, bo jak jest dobrze, to wiadomo, sprawa wszyscy sobie poradzą, no ale sam pan wie, że życie jest skomplikowane i jednak tylko jeden z elementów, bo wszystkiego oczywiście nie przewidzimy, ani pan, ani ja, ani nikt. Natomiast, no załóżmy, że za 2 lata z jakiegoś powodu pan się pokłóci z burmistrzem. Coś nie będzie i co wtedy? Bo to się teraz opiera na wzajemnym, to nie jest dokumenty decydują, prawda? Nie, i o części rzeczy decydują dokumenty, ale o części zwykłe zaufanie, że się porozumiewamy, prawda? Mm-hmm. Bo niech pan sobie wyobrazi teraz tak, że gdyby nie było zaufania między panem, panią Holc, panem Ratajczakiem i burmistrzem Krupowiczem, no to trudno by było to złożyć, nie? Tak, panie Leszku, tylko że no, na podstawie czegoś to musi się jakby opierać. No, czyli to jest, jakby... to ryzyko bierzecie świadomie na siebie. Oczywiście, że tak. No, ja raczej, nawet nie raczej, no, zdecydowanie uważam się za osobę odpowiedzialną i
jeżeli słowo dla mnie, nawet samo słowo, umowy są umowami, to na to wszystko też są umowy, ale jeżeli jest jakieś słowo dane, no to robię wszystko, żeby tego słowa dotrzymać, żeby postarać się zrobić coś lepiej. Jeżeli ktoś mi coś daje, no to mam ogromne poczucie rewanżu, że tak powiem. Poza tym to też nie jest tak, że my się wzięliśmy jakby z kadencji burmistrza Krupowicza, tak? No, ta brama powstał jak jeszcze przed burmistrzem Lewkiem, o ile dobrze pamiętam, w 96 roku. Mocno przed Lewkiem. Tak, tak. I przeżyliśmy to. Ja też używam czwarta władza, tak? Burmistrza Krupowicza ze względu na to, że to jest przedstawiciel władzy aktualnej. No, mm-hmm. To się rzeczy zmieniają. Tak, ale z każdym przedstawicielem władzy jakby... Nie w sposób personalny i tak budowaliśmy jakiś rodzaj zaufania, który pozwalał, czy to też byli dyrektorowie domów kultury, bo się zmieniali i jakby do tej pory tam z jakimś krótkim okresem, gdzie działaliśmy jakby pozagoleniowe, mówię tu o Srebrnej Górze, to byliśmy w relacjach zaufania i jakiejś odpowiedzialności. Ponieważ jesteście w trakcie komponowania tego zamykania, tego co ma być, co się ma dziać w rampie od, myślę, że jesieni przyszłego roku, nie? Bo tak jest. No wie pan co, ja... Czy to nie jest tak jak z sezonami teatralnymi, że to jednak jak się skończy budować? No jest to troszeczkę niewygodne. Ja myślę, że otwarcie... Sam nie wiem, czego oczekiwać. Myślę, że to się wyjaśni w przeciągu, na jesieni się wyjaśni, kiedy tak naprawdę może to planować. Jasne, ale kiedy będziemy mogli, nie wiem, konferencję prasową zorganizować, wysłać nam mailem, coś, co będzie, czemu można się przyjrzeć jako plan na rampę? Chciałbym, żeby to był początek przyszłego roku, żeby zacząć rok już z wejściem na nowy, tym bardziej z programem, z pomysłem na to miejsce. Myślę też sobie tak, że oczywiście zdawkowo pewne rzeczy, chociażby to, że projekty przejdą i to będzie już no bo jeżeli jeden projekt przejdzie, to projekt to on determinuje, co będziemy robić, trochę, prawda? Tak, i no to czekamy na wyjaśnienia, one będą na jesieni, część projektów już będzie rozstrzygnięta w lipcu, czyli niedługo. Interregowy projekt będziemy wiedzieć wyniki około września, października, to nie ode mnie zależy. Do tego czasu powinniśmy już ja bym chciał we wrześniu najpóźniej zacząć takie spotkania, bo najpierw chciałbym poczekać jeszcze mimo wszystko na rozstrzygnięcia. Z tymi, których pan zaproponuje i tych, którzy się zgłoszą. Dokładnie. Tak? I też mamy takie ambicje, bo to już mówię teraz mamy, bo to jednak ja to traktuję jako zespół. Mamy takie ambicje, żeby jakby skomponować ideę, skomponować tą radę kuratorską, współpracę z wieloma podmiotami, ale też zaproponować, oczywiście on będzie elastyczny, ale program nie na miesiąc, dwa, ale coś, co będzie troszeczkę na dłużej, może nawet na 5 lat, zobaczymy. A może nawet jeszcze dłużej? No ja bym tak daleko nie sięgał. Myślę, że 5 lat to jest takie coś, co to sobie stawiam za cel. I też to jest taki, ja to traktuję taki troszeczkę jako test, sam dla siebie, sami dla siebie traktujemy jako test i myślę, że to zweryfikuje, no i za 5 lat będzie to widoczne i to się nie da ukryć, albo to będzie taka sytuacja, że tak, to był świetny pomysł i po prostu zrobiliśmy z tego miejsca naprawdę symboliczne i kultowe, albo znane, rozpoznawalne miejsce i potrzebne miejsca, albo to po prostu się okaże, że to jest, no, mogą być lepsze na to pomysły. Panie Danielu, na zakończenie proszę powiedzieć, jak pan to ocenia, bo to jest pierwszy raz chyba w waszej historii, kiedy nie musicie stwarzać, tylko więcej, uczestniczycie w projektowaniu budynku, który powinien spełniać określone warunki. Zazwyczaj było tak, że no, chociażby przykład tego miejsca, w którym teraz jesteście, no to coś się znalazło, tak? I teraz trochę wy z tego zrobiliście, trochę przerobiliście, trochę adaptowaliście. W każdym razie nie był to gotowiec, a teraz jest tak, że dostaniecie obyt pod klucz, w którego funkcjonalności, projektowaniu uczestniczyliście. Rozumiem, że pierwszy raz, nie? Bo ani w historii nie mieliście takiej sytuacji, ani w Srebrnej Górze, ani nigdzie, że wchodzicie do miejsca, które właśnie jest odrestaurowane, nowe, z tak zaprojektowane, jak to było w projekcie, tak wykonane w projekcie. To jest duża zmiana?
Wie pan co, nie postrzegam aż tak tego, ale może dlatego, że jak był remont w Domu Kultury chyba w 2004 roku, to ja na tej budowie tam naprawdę sporo czasu spędziłem i jakby miałem wtedy poczucie, że wpływam na rozwiązania, jakie tam dzisiaj są jeszcze w Domu Kultury. Później w 2012 roku, jak dostaliśmy amfiteatr, to ten remont sami... No właśnie, to już robi się sami, to nie było tak, że czekali się... No to też mieliśmy wpływ na to, tylko musieliśmy robić. No tu się zmienia to, że rzeczywiście konsultowaliśmy, jak by były lepsze rozwiązania, jakie byliśmy... Znaczy, to nie było też tak, żeby taki obraz nie powstał, że my powiedzieliśmy, chcemy tego, tego i tego. Jasne, ale panie Dajeru, to jest zdecydowanie najnowocześniejszy obiekt w Goleniowie teraz będzie publiczny, prawda? No tak. Zdecydowanie. To nie ma co porównywać, Domu Kultury, gminy, Urzędu Gminy i tak dalej. No po prostu przez te lata i technologia, i możliwości finansowe pozwalają na to, żeby zrobić to dokładnie naprawdę taki na poziomie no, takim międzynarodowym. No, tak, będzie. No i byliśmy, ja osobiście byłem też konsultantem pewnych rozwiązań, chociażby to, że, no bo dużo się mówiło o tym, że jak, czy hałas torów i tak dalej. I pamiętam, że miałem spotkanie z architektem i zaproponowałem, żeby klatkę, znaczy korytarz zrobić od strony na przykład właśnie torów, żeby był na tej rampie taką zewnętrznej, śluzą dzielącą. Żeby tworzył dodatkową śluzę, a żeby też nie był korytarz i komunikacja nie odbywała się poprzez te sale, no żeby to... I to pamiętam, no to jest dobry pomysł, takie usłyszałem i no to na takie rzeczy miałem wpływ, no ale to jest też... Myślę też sobie, że w tego rodzaju obiektach na całym świecie bywałem i widziałem sporo takich miejsc i mam takie też personalne zawsze zainteresowania i pytam, a to jak rozwiązaliście, to jest takie zboczenie zawodowe, bym powiedział, że czasami to jest tak, że oglądam spektakl i patrzę jak światła wiszą, a nie artystów oglądam. I tak jest, że ja się po prostu interesowałem wielokrotnie takimi różnymi miejscami. Też osobiście byłem na różnych stacjach kolejowych przerobionych na teatry. Ostatnio w takim miejsce to jest w Turynie, bardzo spektakularne miejsce jest tego typu, dużo większe. I przyglądam się za każdym razem. I to, co zapamiętałem, to, co mi się albo podobało, albo uważałem, że to jest dobre rozwiązanie, próbowałem na tych konsultacjach też podzielić się tym. Dobrze, ale to jest tak ta strona zewnętrzna, czyli obiekt, ale chodzi mi o tę stronę, no nie chcę powiedzieć duchową, ale taką niematerialną. To znaczy, że wchodzimy do miejsca, które jest przerobione, można powiedzieć na dobrą sprawę, no będzie tak przerobione, że to jak nowy obiekt, tylko że w starych murach. To nie trzeba właśnie wkładać własnej pracy, żeby tam zrobić przepierzenie, żeby to gotowiec jest. I naturalne, bo teraz cywilizacyjnie jesteśmy na innym poziomie rozwoju, prawda, niż 10 czy 15 lat temu. Ale czy to wpływa na to, co często ludzie mówią, na przykład na duch miejsca, nazywają to duchem miejsca, na to tym, co angażuje więcej niż miejsce, w którym się przychodzi do pracy albo się po prostu pracuje? Myślę, że to wpływa na pewien komfort, na poczucie odpowiedzialności. Większe, przynajmniej we mnie to wzbudza takie poczucie odpowiedzialności, co jest chyba dobrym sygnałem. Ale no, z drugiej strony myślę sobie, że mam więcej czasu, żeby zająć się tym, jak to miejsce ma funkcjonować i przygotować się otwarcie. Teraz myśleć o remontach, tak? A nie myśleć o remontach i o tym, czy... No wie pan co, ten okres remontu amfiteatru, który nam mimo wszystko zabrał jakieś 5 miesięcy i właśnie nie. Nie? A myślałem, że odwrotnie. Nie, wie pan co, bo to było... To nie jest łatwa rzecz, no, dla kogoś to nie jest budowlanie. Nie, ale myślałem, że wiąże po prostu grupę, że jesteś zaangażowani, no w ten sposób. No tak, ale jakby to trwało tydzień i dwa, to okej, okay, tylko że my wtedy proszę zauważyć, że my jakby za darmo pracowaliśmy przez pół roku na budowie. No, to było nasze poczucie rewanżu. Czyli rozumiem, że w takim razie to jest ja dla pana jest lepiej. To jest dla pana lepiej. No zdecydowanie. I dla całej grupy. Ja mam poczucie, że już swój remont wykonałem, no i jakby budując miejsce. I teraz jest tak, że nie muszę zajmować się remontem, tylko budować ideę tego miejsca. To na tę rampę cieszycie się? Pan się cieszy, że będzie? No, oczywiście, że tak, ale to nie jest takie dla mnie proste, żeby powiedzieć, że tak, bo myślę, że przed radością na pierwszym miejscu pojawia się poczucie odpowiedzialności i jakby
jakości tego miejsca. To co, boi się pan? Nie, nie boję się. Nie takie rzeczy. Ja myślę, że najbardziej, myślę, dzisiaj to komuś wspominałem. Wie pan co, najbardziej się bałem 24 sierpnia mimo wszystko. To był taki dzień D w moim życiu. Rok temu? Tak. Bo? No bo to była jednak w mojej karierze taka najbardziej... Spektakularna. Spektakularna też, ale taka... Mówimy o Bodajce. Tak, o takiej z dużą ilością presji, no, bo jednak ilość ludzi zaangażowanych, artystów, których tu ściągnęliśmy, karawana, jeszcze tu, że przeszkadzaliśmy mieszkańcom, że i to jeszcze otwarcie tego festiwalu, no to jest... No to było duże wydarzenie w moim życiu. No dobrze, w takim razie za rok będzie dużym wydarzeniem otwarcie rampy? No, czy za rok, może trochę później? Na pewno. Chcemy to otwarcie zrobić w taki sposób, żeby to... A wcześniej, kiedy pan planuje, czy w ogóle planuje pan takie, kiedy będzie już wiadomo, czego w szczegółach może bardziej, tego, czego możemy oczekiwać od rampy, czy działalności w rampie nowej? Myślę, że na przełomie roku? Na bieżąco, natomiast na przełomie roku na pewno byśmy uruchomili coś takiego, co można nazwać konferencją prasową. To już naprawdę ostatnie pytanie. I wtedy konferencja prasowa, ale gdybyśmy wtedy chcieli się na przykład w międzyczasie, czy po tej konferencji prasowej zwracać do kogoś, żeby nam powiedział, co w rampie, jak rampa, gdzie rampa, to jak pan sądzi, będzie to pani Holc, pan czy pan Ratajczak? Myślę, że każdy po trochu, no bo ja myślę, że to jest tak, że budujemy zespół bardziej wokół tej idei, nie jednoosobowe zarządzanie, więc... Czyli raczej jest koordynatorem tego, co się tam dzieje, a nie... To znaczy tak, ja bym... Nawet jeśli ja wpadnę na jakiś pomysł, to myślę, że my też takiej pracy już jesteśmy nauczeni, to znaczy jeżeli trzeba, no to ja podejmuję takie decyzje, ale próbuję w zespole, który mamy teraz w teatrze, sprawdzać, że każdy odpowiada za swoje projekty, wspólnie przegadujemy wartości i idee, które tam wkładamy. I myślę sobie, że to będzie taka sytuacja, chciałbym, żeby była taka sytuacja, że jeżeli tam jest, coś się odbywa, to nawet jeśli to był mój pomysł, no ale to i Ratajczak, i pani Holc wiedzą na ten temat i potrafią udzielić odpowiedzi. Dziękuję.